Nie wiem, jak to ustawić, żeby było nas widać. Cześć, dzień dobry. Właśnie jesteśmy w drodze do urzędu. Załatwiamy karty wędkarskie niemieckie. Także no, dojedziemy. Mam po nadzieję, drodze mijamy ładny sklep wędkarski, bardzo blisko o nas. No tutaj mamy gdzieś. Nie, to jeszcze nie jest. Kawałek dalej. No, także wszystko pomału się układa. Będziemy tam szprechać po swojemu. Na razie będzie wyzwanie do gadania się, ale poradzimy sobie. Poradzimy sobie, to nie ma tego, jest na ustalone. Sam sklepik, może było widać. Mamy ustalony termin sobie na 8 rano. Także miejmy nadzieję, że się wszystko uda i będziemy mieli karty. Papiery są złożone. Wszystko przebiegnie dobrze, a potem zobaczymy. Jak dostaniemy karty, dogramy coś jeszcze. Jak to zrobiliśmy, co trzeba było zrobić. Jak to mniej więcej wygląda? No jak to mniej więcej wygląda tutaj w Niemczech, nie? Dobra, zobaczymy się później. Mamy nadzieję, że po pozytywnym rozpatrzeniu na naszej prośby. No, na razie. Czekaj. Będzie synchro. Ja już spróbuję na tym. Gdzie to się tylko? Rejestrator dźwięku. Jeszcze zobaczę, jak z niego poleci. Dopiero synchronizacja. Dobra. Dobra. Synchro poszło. Dobra, no tak jak widzieliśmy, jechaliśmy do urzędu załatwić sobie te karty. Poszprechaliśmy sobie. Karty udało się zdobyć. Niemiecka karta. Wszystko jak najbardziej ok. I z tyłu znaczki. Nie wiem, czemu tu jest w ogóle aż tyle budek. Jak można wykupić maksymalnie na 5 lat, no, a co później to nie wiem, o co no chodzi. Po 5 latach dalej chyba wykupujesz. Maksymalnie można wykupić znaczki na 5 lat. Jeden znaczek kosztuje 10 euro. To jest na jeden rok. No teraz tak, cała karta kosztuje 10 euro. Tak. Plus pierwszy znaczek, nie. Tak. Że jak było? Tak. Tak. Karta kosztuje, samo wyrobienie, wypisanie karty kosztuje 10 euro. Trzeba mieć dwa zdjęcia, nie, jedno zdjęcie, tak? Jedno, tutaj dała. Jedno zdjęcie, no. Takie, cach. Aha, i od razu wykupujesz z jednym znaczkiem, czyli... I od razu trzeba właśnie, od razu trzeba wykupić. No wiadomo, że śmieszne pieniądze. No i teraz co? I teraz taką kartę tam sobie wyrabiamy. Aha, teraz tak. To nie jest jeszcze takie do końca proste. Najpierw, jak to trzeba zrobić, żeby podejść do tego, bo myśmy się... Nie zawsze może się udać, bo to nie jest chyba takie do końca. W niektórych rejonach niby to respektują, w niektórych nie. U nas akurat tak i na zasadzie, że... Poczekaj, przynieś to? A masz to na wierzchu? No tak w miarę tak. O, no to zrobimy takie szybkie cięcie. Jacek przyniesie kwitek, bo pierw trzeba właśnie... No to Jacek opowie, bo... Po pierwsze, trzeba mieć kwitek, który zaraz wam przyniesie Jacek. Ja wam wstawię też tutaj konkretnie, jak to ma wyglądać. Jest to dwujęzyczny taki papierek, który, jakby to powiedzieć, Jacek? Zdania egzaminu o rybołówstwie, czy coś takiego. Coś... O co innego. W Niemczech, żeby dostać kartę. Tak. Taką kartę jak u nas to jest tak zwana biała karta. Tą kartę, tak samo jak i u nas, wydaje urząd. Tam miasta, czy wsi, czy jak to tam, nie wiem, tam. No dobra, urząd, miasta. No u nas akurat to był starostwo powiatowe. W starostwie powiatowym jest komórka taka, która zajmuje się tym. I tutaj jest tak samo. I teraz, żeby... U nas wiadomo, że to się idzie, u nas się idzie w innej kolejności, bo u nas idzie się do PZW. No ogólnie tu też mniej więcej jaka kolejność jest. Tylko, że u nas to wiadomo, trochę inaczej wygląda. Polska jest Polska, no. No i bo inaczej, PZW po prostu daje jakiś chyba, nie wiem, świstek, nie świstek, nie wiem jak oni to robią. Nie no, tam musisz zdać egzamin, oni wypisują w PZW świstek o zdaniu egzaminu, pozytywnym zdaniu egzaminu. Oni nie wypisują tego. I z tym świstkiem chyba idziemy do urzędu wtedy wypisywać. Nie, oni idą do urzędu chyba pierwszy raz i... A nie wiem. Chyba nie wiem, tak. Bo myśmy robili to tak bardzo dawno temu, że... Dobra, nie wiem konkretnie zupełnie było inaczej. Teraz? Ale coś w tym stylu chyba jest, że trzeba mieć ten świstek właśnie od nich. Ale powiedzmy, że tu, żeby wyrobić kartę, trzeba mieć
zdany egzamin. Najchętniej to oni chcą niemiecki zdany egzamin. A wiadomo, że nie znając języka niemieckiego, to nie ma opcji zdania egzaminu. To można jakoś tam przetłumaczyć, czy jak, no nie wiem, jakieś tam kombinacje są. Nie wiem. No, że odpowiednio tłumacz, że będzie tłumaczył czy coś, ale no to chyba. Takie chyba tam ciężkie, nie wiem, i to wtedy jakiś tam właśnie frajny było, trzeba chyba się zgłosić, czy jak, nie wiem konkretnie, jak to wtedy jest robione. My to robiliśmy na zasadzie, że polsko-niemiecki taki papierek o zdaniu, jak to jest? Niniejszym stwierdza się, że dany tamten szkoły zdał egzamin z zakresu rybołówstwa. No to jest coś takiego. I z takim niewypisanym musicie sobie wydrukować. To coś do takiego. Urzędu miasta się daje naszego w Polsce. Do Polski trzeba śmigać. Trzeba tam gdzie zajmują się wydawaniem kart. Musicie iść coś takiego przedłożyć, że chcecie, żeby to oni wam wypisali coś takiego. W naszym przypadku było nam pod górkę, bo nikt nie wiedział, jak to zrobić, czy to w ogóle można wypisać, i po dłuższych tam debatach udało się. Musieliśmy zapłacić 17 zł za wypisanie takiego świstka, ale to już mniejsza z tym, to te znaczki skarbowe, coś takiego. Tam. No, to już jest tam. 17 zł, pani nam to wypisała, nie na miejscu, trzeba było parę dni poczekać. Nie? To tak jakoś tak było. No wiecie, to korona, te rzeczy. Udało się, jest pieczątka, jest wszystko, jest wypisane. I z tym musieliśmy się właśnie udać, tak jak widzieliście, do urzędu tu w Niemczech. Do urzędu. My jesteśmy, mieszkamy akurat w landzie Schleswig-Holstein. I oni to tolerują. I oni tolerują właśnie takie coś. Jeśli będziecie w innym landzie, to, no to trzeba będzie się zorientować, to, bo no. Z tego, co wiemy, w samym Hamburgu, bo to już jest inny land, to już jest Hamburg, czegoś takiego nie tolerują, musi być zdany egzamin niemiecki, po prostu. Podobno. Nie wiemy na pewno. To nie jest w 100% pewne, ale tak słyszeliśmy. Jeżeli już się takie pisemko załatwi, to wysłać te wszystkie papiery na maila, tam na niemieckich stronach idzie znaleźć pokoje dane osoby, które zajmują się tymi rzeczami, wysłać im to na maila, żeby po prostu musiały odpowiedzieć mailem, bo to ogólnie... To taka podkładka musi być, to tak nie, że dzwonicie, ktoś rozmawia po niemiecku, dzwonicie, nie, to tak nie można. To trzeba, najlepszym sposobem jest wysłać mailem i mailowo uzyskać od nich odpowiedź, bo wtedy oni macie to czarno na białym, że nie i koniec. Od urzędu, bo to nie? Mało wiele wychodzi chyba z tych z tej całej Unii Europejskiej i tak dalej, że oni powinni nasze zdanie egzaminu też obowiązywać powinno tutaj, ale nie wiem. No, jesteśmy w Unii, jakby jedna wspólnota, powinni respektować. Udało i jest fajnie i gra. Tylko że to jest, dopiero zaczęliśmy jeszcze drugi początek problemu. To nie koniec tego wszystkiego. Mieliśmy już tą kartę, wszystko fajnie. Jest znaczki. Karta, są znaczki. Znaczki, właściwie ja nie wiem, na co są te znaczki i po co. Nie wiem, tutaj u nas... Gdzieś tam niby można na to łowić, ale... Gdzieś można, ale... Ale nikt nie wie gdzie. Nikt nie wie gdzie, a my tego też nie możemy znaleźć po necie, także no nie wiemy. I to nawet tutaj Niemców pytaliśmy i oni też nie wiedzą, gdzie byśmy mogli na tą samą kartę łowić. Jak już jest trochę lepsze takie bajorko, to już jest ferajna. To już jest kogoś albo prywatne, albo ferajna. Jeszcze jedno takie, ale to też nie jest stuprocentowe. Dostać się do ferajny jako Polak do ferajny w Niemczech. Niby są problemy. I duże koszta. No i troszkę to kosztuje. Bo tu skończyło się na razem na te 3 lata, skończyło się na razem tam wyrobienie karty 40 euro. A wstępnie do takiej ferajny, której chcieliśmy się zapisać, to na dzień dobry. Na dzień dobry było. 300 euro prawie. Na dzień dobry było. 120 stówka wpisowe. Czy wpisowe? Stówka wpisowe, 120. Nie, 120 wpisowe. A stówka za. Aha, no to odwrotnie. 120 wpisowe, stówka na rok. Plus wyrobić trzeba. Ile? 4 godziny? 4 godziny. Albo tak, zapłacić za te godziny. Albo zapłacić po 15 euro za godzinę. Jeżeli by się dobra stawka. Nie chciałoby się robić tych godzin, wszystko im zapłacić i żeby się odwalili, to jest 280 euro. Aha. Ale
jeszcze chcą właśnie też te potwierdzenie egzaminu. Potwierdzenie egzaminu. Czy nie niemieckiego, czy po prostu jakbyśmy to pokazali, to oni to powiedzą, dobra, na razie my was nie chcemy. No. I ale to nie jest stuprocentowe, także no, nie możemy się do tego odnieść, bo nie sprawdziliśmy. Nie wiedzieliśmy co, jak, gdzie będziemy mogli, gdzie nie. Wykupiliśmy to sobie... W sklepie wędkarskim się tam dowiedzieliśmy i tak dalej. I taki śmieszny świstek, który... Obowiązuje na wody hamburskie. O, czyli jest tutaj w tym Elba. Jeszcze nie tak. I to też jeszcze nie jest do końca, bo... Taki książeczkę taką. Książeczkę, tak. Na pierwszej stronie sandacz, że tu tych sandaczy to jest tyle, że fajnie mieści tam. Książeczka fajna, bo jest na przykład to. Są wymiary. Są wymiary od do. Wymiary okresy ryby. Ochronne są. Tak, okresy ochronne. Jakie ryby. Także tutaj ile ryb można wziąć. Tak. No limity są. No wszystko jest. Opisane, tam, takie mniej ważne. No to już takie tam mniej. Drugie to, że musimy wiedzieć, gdzie możemy łowić, bo nie każda woda w Hamburgu... Bo tam, na tą kartkę nie możemy wszędzie łowić w Hamburgu, tak powiem. No. Bo inaczej, jest aplikacja, tak to jest aplikacja jakaś, tak? Tak, to... jest taka interaktywna, na szczęście, no na Hamburg jest taka interaktywna mapka, która nawet pokazuje z GPS-em na przykład my będziemy nad wodą i klikniemy na znaczek GPS-a i on pokaże, gdzie my tam dokładnie jesteśmy, czy jesteśmy na tym zielonym polu, czy nie na zielonym. Aha, no tu jeszcze musimy powiedzieć, są nie do końca... czerwone pola, no, niebieskie pola, działa tam, nie? Nie pola, tylko linie oznaczające i zielone linie. I my możemy tylko... Zielone, niebieskie, czerwone, no. No, my możemy tylko na tych zielonych liniach łowić. Tam, gdzie jest zielona linia... Bo zielone to jest tam jakieś przetłumaczenie, że wolne wody, czyli takie o, dla nas. Czyli to takie o, bo jeszcze nie powiedziałeś to, że to kosztuje 10 euro? Aha, no 10 euro, czyli... Takie coś, no, kosztuje 10 euro na cały rok. Rok kalendarzowy, o tak powiem. Jakbyśmy wykupili tylko i wyłącznie na rok tą całą kartę, to by wyszło 30 euro. No plus w pierwszym roku. W później roku 20 euro. Później 20 euro, bo znaczek kosztuje 10 i pozwolenie na Hamburg kolejne 10, czyli a 20. Że my wykupiliśmy od razu na 3 lata kartę, to no. W tym pierwszym roku to całe wszystko wyszło na 50 euro? 50, tak? No, tak. A w przyszłym roku wyjdzie już tylko 10 euro. Krótko zwięził na taniej temat. Nie ma nigdzie. Nawet chyba w Polsce nie ma tak tanio. Zapisując się do jakiegoś związku PZW, to no, minimalna chyba to jest 250-270 zł. No teraz po 300 chyba już tak tam. Nie wiem. Dyszka i to no, już tak teraz no, już tam no. Nie wiem na ile bije tam. Także tutaj jest naprawdę tanio. No chyba, że chcecie się może zapisać. Być tanio, może być drogo. Może być tanio, może być drogo. My wybraliśmy opcję tanio. Tak. No i cóż, tu jeszcze możemy więcej dodać wtedy. No i teraz także właśnie w ogóle tak jak tam... Aha, bo tam tak, te zielone linie to są dla nas, niebieskie linie to są jakieś dla, nie wiem, ala ludzi chyba z Hamburga, o chyba tak jakoś. Nie jestem pewien do końca, nie wiem, bo nie interesuje nas konkretnie dla kogo to jest, bo my tam nie możemy. Nas interesują tylko zielone, ale to jest jakieś, nie wiem, czy dla tych, którzy są z Hamburga, czy jak, nie wiem, no to już nie będę tam konkretnie mówić, bo to nie ma nawet sensu. A czerwone linie są tam, gdzie wyłączone są w ogóle z złowienia. I tu trzeba właśnie uważać, że idąc nad jezioro, tam na przykład były dwie zielone, dwie czerwone. Tu wolno, tu nie wolno. Tylko, że tam było fajnie, że były znaki. No. A już na odcinkach rzeki, czy tam kanału jakiegoś, czy coś takiego, to tam już nie ma. Tam trzeba patrzeć na tą mapę i mniej więcej orientować się. Porównywać z goglowską mapą. GPS, który powinien nam to pokazać, czy my jesteśmy w tym miejscu, czy nie, to on tak nie do końca działa w tej interaktywnej mapie. I wtedy trzeba się wspomóc trochę tą właśnie goglowską mapą, nie? Przyrównać jedno z drugim. Gra i pasuje. To wiadomo, nie ma kompletnie żadnego problemu, jeżeli już jesteśmy na jakimś tam długim odcinku tej zielonej linii, no to wiemy, że na 1000% jesteśmy. No. Gorzej, gdybyśmy chcieli łowić gdzieś tam zupełnie na pograniczu. Wtedy już trzeba tak sobie przyrównać, zobaczyć. Nie, no to trzeba uważać, bo wiecie, no mandaty są tutaj naprawdę spore, także... Aha, no i oczywiście jest jeden jeszcze taki numer, że tą miłą kartę wspaniałą, nie wiem czy przy pierwszej kontroli, czy nie, ale bardzo łatwo można stracić. No tak. Bo to nie jest tak, że... To nie jest jak w Polsce. Pomarudzą czy coś tam. No.
Można ją stracić. Że coś tam naruszyłeś, odpowiednio tam przepisy i tak dalej. Odpowiednio mocno. Według nich się kusuje, czy coś takiego, takie poważne rzeczy, to można tą kartę stracić i sorry, worry. Jakieś mówienie w niedozwolonych miejscach, czy coś takiego, to na pewno idzie stracić kartę, nie? Przekroczone limity, zabieranie niewymiarowych ryb. Można to... No i co? No i tak to chyba tak wszystko. No chyba w ten sposób, żeśmy tą kartę tak właśnie załatwili, mówili. Nie wiem, czy jeśli ktoś będzie chciał, najwyżej niech napisze maila na wędkarstwo STG. Jeśli ktoś będzie chciał czysty taki druczek. Bo to pod filmem jakoś byś nie mógł wrzucić do jakiegoś linku, idzie, nie idzie? Nie wiem nawet. Zobaczę wszystko. Jak się uda, jak nie, to piszcie do nas na maila. Postaram się wam wysłać to, także... I powiedzmy tak, no nam się to tak udało fajnie, wszystko wyszło. Tylko mówimy, pamiętajcie, to jest tylko tutaj Schleswig-Holstein. No. Schleswig-Holstein, my podlegamy pod urząd tu Bardeheide. Tak, także a indziej jak jest, nie wiemy. Nie wiem, czy jak będzie gdzieś indziej, ktoś by się tam pogniewał, czy jak, i wyrzucił nas, nie wiem. Możliwe. Nigdy nic nie wiadomo. Wiem, że są urzędy i tereny, gdzie to tolerują. Wiem, że nawet bliżej granicy tam chyba, to oni nawet nasze jakoś tam tolerują te pozwolenia wędkarskie, ale to też na jakichś tam zasadach. Aha. Wszędzie, gdzie się nie jest w Niemczech, obojętnie w jakim tam rejonie gdzieś, trzeba sprawdzać, co wolno, co nie wolno i tak dalej. Aha, bez tej karty nie wolno łowić nigdzie. Tak. Obojętnie, czy jesteście w ferajnie, czy macie... Nie dostaniesz do ferajny, się dostaniesz bez tej karty w ogóle. Prywatne łowiska jakieś macie wykupione, czy coś takiego? Totalne takie komercje. Czy tam totalne komercje? Ale... Wtedy można tak? Bez tej karty. Tak, wtedy tak. Aha. Na totalnej komercji... Ja nawet nie wiedziałem tam, o tym. Już, ale to jest typowo takie jak u nas, nie wiem, takie są jakieś... No są małe oczka karpiowe jakieś, czy coś tam. Mm. I to są totalnie prywatne rzeczy i tak dalej, to tam już można bez niczego. No ale tutaj bez tej karty, no ale to... Ale tak, gdzie indziej, wszędzie... Nic nie zrobicie, nie? No na przykład, to jest... Tak jak u nas są na przykład takie prywatne te, to jeśli przyjdzie straż państwowa, to i tak będzie chciała od was kartę, nie? A co? No mówię, w Polsce. No ogólnie to też, nie? To też mogą chcieć od was kartę, ale to tak przymykają oko, bo to jest woda prywatna, macie wykupione. Na przykład bez tej karty nie kupimy w ogóle tej dokładki. O właśnie, na Hamburg nie wykupimy. Nawet gdybyśmy ją kupili, to jest i tak nieważna. Bo nie wiem, może byśmy nawet se kupili, może by nam wypisał kasowo 10 euro, ale to jest... Ale to byśmy mogli sobie, wiecie, tam w WC wytrzeć coś tam gdzieś, no coś. Dodatkowo jest taka strona... Nie wiem teraz, jak ona się nazywała już. Pod filmem będzie opis, także postaram się wam wrzucić to. To jest, wrzucę opis ten, strona. No i tam można sobie wejść, na przykład my też możemy tam sobie wykupić, bo mnie interesował jeszcze taki fajny tutaj niedaleko kanał. Lubek Elba, jakoś tak on się nazywa. To jest po prostu kanał, który od morza chyba. Od morza płynie do Elby. Bardzo fajny kanał, bardzo to ładny, podoba mi się, ale nie był tani. Nie był tani i też tam nie bardzo sobie tak z tym poradziłem i nawet później tak zrezygnowałem z tego trochę i tyle. I teraz co, na tej stronie właśnie są miejsca, gdzie można dokupić. Bo tutaj tak jak to mamy dokupione, coś to takiego dokupienie no. Przez internet na tej stronie można dokupić różne właśnie zezwolenia na jakieś wody, nie? Gdzie akurat blisko nas to jedynie ten kanał właśnie Lubek Elba jest, a tak nic. Aha. Tak blisko nas nie ma tam praktycznie nic, dopiero gdzieś tam na dole Hamburga coś tam jest i tak dalej. Gdzieś na północy tam bardziej jest coś. Ale oczywiście tam, jak się wykupuje te rzeczy, na przykład ten, co mówię, ten kanał Lubek Elba, to też trzeba mieć tą kartę wtedy, nie? No tak. No bez tej karty nie mam tego rady. To nie wiem, bo tu jakiś numer ma ta karta, czy coś? Nie, gdzieś nie coś ma. Może będzie. Nie ma numeru. Nie ma. Patrz, nasze są numerowane, a to nie. No to widocznie nie ma. No dobra, ale nie co wiem. Co kraj, to obyczaj. Nie wiem, czy tam by była już przy wykupywaniu tego miejsca tam...
coś, że wpisać musisz tam swoją kartę czy coś, czy po prostu no, bezużyteczne byś coś tam wykupił? No ktoś by wykupił, a nie miałby no. karty, no to przy kontroli pierwsza kontrola, tak, dziękuję, kary się szczepią takie, że pierwsza osoba lepiej nie wiedzieć. Super duża, tam chyba drugi raz jak tam. Chyba, nie wiem, jeszcze nas tu nie chwycili na jakimś nielegalnym łowieniu. Nie chwycili, no bo my nie łowimy nielegalnie. Aha, bo jeszcze jedno. Bo są ogólnie karty turystyczne. Ale one są tylko i wyłącznie, i to można wyrobić sobie w każdym urzędzie. Aha, na podstawie polskiej karty wędkarskiej można sobie w każdym urzędzie bez żadnego problemu wyrobić kartę turystyczną. Ona jest ciutek droższa, ale jest jeden podstawowy warunek. Nie można mieć w Niemczech meldunku. Macie meldunek w Niemczech? Tej to karta turystyczna jest tak jakby nielegalna. Nie wiem, czy się mogą tego domacać, czy się nie mogą tego domacać. Nie, no to raczej tam ciężkie pewnie. Raczej pewnie nie, no ale musicie o tym wiedzieć, że takie rzeczy są. To ponosicie ryzyko na własną odpowiedzialność. No to jest ryzyko, nie? Jeśli ktoś ma taką kartę, no, lepiej niech się nie chwali, że tutaj mieszka, po prostu przyjechał na wakacje czy coś takiego. Jeśli by się ktoś coś pytał. Nie, no... No turystyczna to turystyczna, tak. No, nie chwalić się niczym i tyle, jedynie coś takiego. Turystyczną kartę wyrobisz sobie tylko i wyłącznie, jeżeli już byś chciał tak kombinować, to tylko i wyłącznie wyrobisz ewentualnie gdzieś tam w miejscu, gdzie nie jesteś meldowany, bo jeżeli pójdziesz do swojego tego, że jesteś zameldowany i pójdziesz do swojego tam meldunkowego, no to oni wszystko mają. Oni od razu wiedzą, że ty jesteś meldowany i nie dostaniesz takiej karty, nie? Wszystko ty jest tam w urzędzie, nie? Wyjechać sobie gdzieś indziej i tam próbować, ale to jest bez sensu. No ale dobra, to już pomijajmy to. To już taki tam szczególik, że są też takie karty turystyczne. No to chyba wszystko, żeśmy powiedzieli to, co... Ale dużo Polaków tu pracuje bez meldunku. I wtedy karta turystyczna jak najbardziej jest. Jak najbardziej. I wtedy tak, wtedy nie ma tam problemów, nie ma niczego po prostu do użytku. Troszkę drożej płacą i... Zawsze jest tam minimalna różnica. Trzeba iść po prostu z osobą, która umie po niemiecku, do urzędu. I to praktycznie chyba na miejscu załatwicie. No nie wiem jak teraz z tą koroną, bo myśmy się umawiali na te terminy. To wiecie, to trzeba się umawiać, wtedy trzeba jechać specjalnie. Bo my ogólnie zrobiliśmy ta korona to normalnie. Tam kolega ma o wiele przez telefon już to tak na wstępnie załatwił. A wtedy ja po prostu do tej danej pani na maila wysyłaliśmy te nasze papiery, nie? Te egzaminy. Chyba tam dowód osobisty, coś tam meldunek, jest, co miałem, to wysłałem, no meldunek. Meldunek jeszcze też wszystko żeśmy wysyłali. Powysyłałem. I ona już po prostu ona sobie wszystko przygotowała, że przyjeżdżaliśmy. Przyjechaliśmy, ona na miejscu podpisy zdjęcia, cach, zdjęcie było wklepane. Bo to zdjęcie jest takie zaprasowane taką maszyną tam. O, maszyna ładna. Na miejscu skasowała wszystko. Tak, bezproblemowo pierw płaciliśmy ten jeden znaczek. Już wyszliśmy prawie z urzędu i nam taka myśl wpadła, że może a dokupimy. No i zapytaliśmy. Że po co mamy zapytaliśmy się pani, ona powiedziała, no nie ma żadnego problemu, no, panowie. 20 my euro. Że będziemy tu maksymalnie 3 lata i są 3 znaczki i gra. To się okaże później, także dobra. Co? No to wszystko chyba, nie? No chyba wszystko. Życzę powodzenia tym, którzy tam gdzie indziej będą próbowali. Stawcie kciuka, bo no i... Jacek się dość sporo napracował nad tym, kurde. Nasiedział się przy komputerze, to naprawdę. Trochę było trzeba poczytać. No. Także mamy takie wiadomości dla tych, którzy, no nie wiem, komuś się to uda, to próbujcie. Jesteście tutaj ze Schleswig-Holstein, całkiem możliwe, że załatwicie to raczej na pewno, bo jeśli urząd tak, tutaj wiem, no. to załatwił, to w Bo innym tak, mieście to też to załatwił. Trzeba, uda się to, uda nie to nie. No dokładnie. Nawet też tak z tego podchodziliśmy, że albo się uda, albo nie. By się nie udało, to byśmy jeździli na komercję, no i tyle. No. A i tak rzadko będziemy jeździć, bo często do Polski wracamy i tak dalej, no i to tam wiele tych... No dlatego, troszkę koliduje też. Dlatego nie. Chcieliśmy tutaj tą ferajnę, bo mamy bardzo bliziutko jezioro, ale nie wiem, może jeszcze uderzymy tam, ale... Może na następny rok, albo no zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Będziemy was informować o takich rzeczach i tyle. Także wstawcie kciuka,
Subujcie kanał i powodzenia dla wszystkich, którzy chcą załatwić sobie tą kartę. I do zobaczenia na rybach, jeżeli ktoś tu jest stąd i akurat to ogląda. Może nas zobaczyć gdzieś to na wodach hamburskich, także trzymajcie się do kolejnej wyprawy. No, cześć. Na razie, cześć.